poprzednim odcinku. Dobrze wiem, że ten koleś, który zastrzelił Bobrzyka, to był wynajęty od ciebie. Gówno wiesz, bo w dupie byłeś. I... Cześć Mateusz, siemasz Bogdan. Coś się stało, bratku? Nie, tylko szedłem po piwo. Aha. Jerzy przekazał mi informację, iż w naszym rejonie zaczęły działać różne gangi, z których dwa rywalizują o nasze strefy wpływów. Nie był w stanie powiedzieć nic więcej, ale obiecał, że w kluczowym momencie do mnie zadzwoni. O, kolejny chętny. Bardzo dobrze. Chodź tu, chłopcze, przedstaw mi się tu. Mieszkańcy wsi z Dukcie poprosili nas o pomoc. Od kilku dni boją się wychodzić z domów, bo stada wilków hasają wokół ich domów. Masz jakąś konkretną grzałkę? Nie, tylko ten rewolwer. Dobra, w aucie mam śrutówkę, to będziesz mógł sobie pożyczyć. Hej, to jak już sobie tak idziemy, to może byśmy sobie pośpiewali jakiejś piosenki. Rysiek, to nie jest jakieś pierdolone przedszkole czopie, tylko polowanie. O kurwa. Jarmułka poległ w boju. Dalej moje żołdaty. Musimy go pomścić. Pięknie się kurwa wkopałem, nie ma co, a mówili mi, że to taka łatwa robota. A chuja nie łatwa, jeszcze zaraz tu zginę i moją przygodę szlak jasny trafi. No to się troszeczkę tutaj posrało. Ktoś liczył, ile tego ścierwa ubiliśmy? Dużo za mało. Cholera. Cóż mogę rzec, ta wyprawa była kompletną katastrofą. Katastrofą, kurwa człowieku. Zostało nam 6 ludzi, przy czym Zygmunt jest cały pogruchotany. Ludwik, weź go i pojedź do nemocnicy. My tu poczekamy na rozwój wypadków. Zgoda, bratki. Kilka wilków na pewno już leci w naszą stronę. Jak tylko podejdą bliżej, pizgajcie bez rozkazu. Yes, sir. Jasna cholera. Już tu są. No to zaczynamy rodeo. Ihaa. Kurwa. Hej, Mateusz. Telefon ci dzwoni. Nie w takim kurwa momencie. Zaryć ze mnie cfelu. Cholera jasna, Alfonso stracił przytomność. Trudno, zostało nas 3. Kurwa. Jeden z nich jest tu za mną. Kurwa, nie umiem wejść na ten mur. Chyba się spasłem. Muszę kiedy puścić na pakernę. Ucieka, dobra nasza. Jakie straty? Ignaca rozszarpali. Ech, trudno. Rest in pieces. Wojna, wojna nigdy się nie zmienia. Budzimy Alfonsa i spierdalamy stąd. Wiesz co, bratku, muszę ci podziękować, właśnie uratowałeś mi życie. Jestem twoim dłużnikiem. Nach, to nic takiego. Czekaj, muszę odebrać telefon. Halo, Mateusz. Ach, Jerzy. I co, dowiedziałeś się czegoś? Niestety tak. Lepiej dla ciebie, gdybyś nie wracał do wioski. Dlaczego? Później ci powiem. Teraz jedź do mojego domu, tam pogadamy. Co jest?
Mestę z tyłu to ceni. Wyłazić z łauta złapał i w górze. Albo ulegnie cię zapiełdoleniu. Nawet nie próbuj się bronić, Mateusz. Mamy was na muszce. Wypierdolcie broń przez okno i właśnie z rękami w górze. Kurwa mać, wystawili mas. Mateusz, o co tu chodzi? W co nas wpierdoliłeś? Oni tu nie są po ciebie, tylko po mnie. Rób co ci każą, a wyjdziesz z tego cały i zdrowy. No Mateusz, mamy cię. No, naprawdę ciężko było mnie złapać, oficerze, ten penisie jak już. Wiesz, czemu cię dorwaliśmy? Oj nie bardzo, byłbyś łaskaw przybliżyć. Jesteś aresztowany za dowodzenie spiskiem przeciwko rządowi naszego kraju, którego celem było wyłudzenie 75 milionów czeskich kopiejek. Co kurwa? I dlatego przysłaliście tu jebaną brygadę antyterrorystyczną? Może jeszcze wynajęliście helikopter? Świetny pomysł. Chętnie z niego skorzystamy następnym razem. Dobra chłopaki, zabrać go, a ty kowboju wypierdalaj stąd. Sayonara. Otwieram rozprawę. Rząd czeski kontra Mateusz. Ktoś nieczytelnie zapisał nazwisko. Nieważne. Proszę pana prokuratora o przedstawienie zarzutów. Oskarżam Mateusza jakiegoś tam o to, iż wraz ze swoim wujkiem, imię i nazwisko nieznane, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się haraczami, produkcją marihuaniny oraz kradzieżą samochodów. W związku z tym ostatnim naszym służbom specjalnym udało się zdobyć dowody podczas akcji pod kryptonimem Grand Theft Auto. Dowody te wyraźnie wskazują na działalność oskarżonego. Ponadto ta grupa przestępcza jest odpowiedzialna za szeregi morderstw i strzelanin w naszym okręgu. Przesłuchujemy aktualnie sołtysa wioski Korobowo, niejakiego Bogdana Ruszta. Żądam dla oskarżonego najwyższego wyroku. Dziękuję. Czy obrona ma coś do dodania? Mój człowiek zdecydowanie odcina się od tych bezsensownych oskarżeń. Twierdzi, że jest niewinny i ja mu wierzę. Kurwa, każdy tak mówi. Panie prokuratorze, przepraszam. Proszę kontynuować. Mój klient uważa, że został niesłusznie wrobiony i szuka na to dowodów. Żądamy dla niego uniewinnienia. Dobrze. Czy oskarżony ma coś do dodania? Tak. Jestem niewinny. I w ogóle zostałem wrobiony, ale nie mam na to dowodów. A swoją drogą, chlać mi się chce. Ma tu ktoś trochę wody? Pojebało pana? Panie prokuratorze, nie chcę się powtarzać. Nie panie oskarżony, nie będzie się pan alkoholizował w sądzie podczas rozprawy. Panie sędzio, ale ja na trzeźwo nie dam rady. Kurwa, jatr, zamknąć ryję. Za chwilę ustalimy wyrok. No, pięknie, mnie grozi więzienie za rzeczy, których nawet nie zrobiłem. Kurwa. Co ten wujek odpierdolił? Teraz to dopiero mam przesrane. Ech, żałuję, że mnie wcześniej te wilki nie zagryzły. Przynajmniej oszczędziłbym im zachodu. Wyrok w imieniu Czeskiej Republiki. Sąd Naczelny po rozpatrzeniu sprawy Mateusza jakiegoś tam za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, zabicie kilku policajtów na służbie. Sąd skazuje pana na 10 lat ciężkich robót w kolonii karnej Katania na Azorach. Czołem, zapchlone koty. Nazywam się Sara Craven, a to jest moje więzienie. Panuje tu jedna prosta zasada. Albo robisz to, co do ciebie należy, albo pożałujesz. W innych ośrodkach mieliście jebane wakacje. Ale nie u mnie. Będziecie tutaj pracować i pokutować za swoje błędy. Jutro każdy dostanie listę swoich zadań. Za ich niewykonanie będą kary. Każdy przejaw buntu będzie bezlitośnie dławiony, więc pomyślcie dwa razy, nim będziecie chcieli choćby myśleć o ucieczce. Od dzisiaj należycie do mnie.
i będziecie moimi sługami. Witajcie w Katani, swoim nowym domu. Dobra, małe kurwie, rozejść się. Leść. Oto twój nowy zajebisty dom na najbliższych 10 lat. Miłego pobytu w ośrodku sieci Łagier. Nara frajer. Kurwa, a miało być tak pięknie. Lego.